17 stycznia wspominamy błogosławionego Teresio Olivieri, męczennika. Teresio Olivieri urodził się 7 stycznia 1916 roku w głęboko religijnej rodzinie. Po ukończeniu studiów prawniczych został asystentem w Uniwersytecie Turyńskim. Był zaangażowany m.in. w działalność Akcji Katolickiej i innych ruchów kościelnych. Poświęcał się biednym, chorym i starszym. W 1941 roku na ochotnika zgłosił się do wojska i jako strzelec alpejski walczył na terenie Związku Radzieckiego. Po powrocie do ojczyzny działał w katolickim ruchu oporu, narażając się nazistom i faszystom, którzy ostatecznie aresztowali go w 1944 roku. W Herzbruku, gdzie znalazł się po wcześniejszym pobycie w kilku innych obozach, poświęcił się pomocy współwięźniom, opiekował się chorymi, organizował m.in. spotkania modlitewne i lekcje katechizmu. Błogosławiony Teresio, zabity z nienawiści do wiary podczas tego perwersyjnego okresu nazistowskiego ucisku, był kulturalnym, inteligentnym i dzielnym młodym człowiekiem. Był bohaterskim patriotą i cnotliwym katolikiem. Był entuzjastycznie nastawiony do swojej wiary. W innych nie widział wrogów, ale przyjaciół i braci, których należy kochać, pomagać, modlić się o nich. Miał wielki szacunek dla ludzi i publicznie manifestował swoją chrześcijańską tożsamość z dumą i radością. Uwięziony za swoją przekonaną katolicką wojowniczość, przechodził z więzienia do więzienia w przerażającym, narastającym cierpieniu i torturach. Doświadczył na samym sobie okropności tyranii, która pozbawiła człowieka jakiegokolwiek poziomu wolności i godności. Zabrany do infirmerii po brutalnym pobiciu przez strażnika, zmarł 17 stycznia 1945 roku, po wielu dniach agonii spędzonych na modlitwie. W chwili swojej męczeńskiej śmierci miał zaledwie 29 lat. Ciało Teresia zostało spalone wraz z innymi zwłokami w krematorium Łagru. Do chwały błogosławionych włączył go papież Franciszek 3 lutego 2018 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, Teresio, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.